Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, lecimy dzisiaj na farmę. O mój Boże, ale lagi. Co się dzieje? Wiem, że ja włączyłam gierkę przed chwilą, ale bez przesady. Idziemy na farmę, ponieważ chciałabym od razu zająć się kwestią tego drugiego patrolu. I co za tym idzie, wykonamy przy okazji inne zadanie. I już teraz mi się przypomniało, że mogę otwierać te skrzynki w taki oto sposób, a nie się mordować. Dobra, farma jest na dole. Ale zanim to jeszcze byśmy sobie ten lasek mogli przejrzeć. Kurczę, nie wydrukowałam sobie mapki. Tak coś mi się wydawało, że o czymś zapomniałam. A mianowicie mapki ze smoczymi korzeniami i z... Jak to się nazywa? Jezu, z Czawem Królewskim. Tu jest Dragrot w ogóle. I właśnie, smoczy korzeń to jest tak naprawdę w Gothicu 3 Dragrot. Więc to powinnam mieć opanowane, a nie mam. Czemu ja to tak robię? Nie wiem. A potem, kurde, będę szukać. Znaczy się... Ja nie wiem, czy takie mapki to w ogóle istnieją, ale wydaje mi się, że powinny. Chyba. No i tak samo goblińskie jagody, już też dwie udało mi się znaleźć. Dobra, zbieramy. Tutaj jest jaskinia, do której przejdziemy sobie od drugiej strony. Nie wiem, czy uda nam się to zrobić w tym odcinku. Za ciężkie. No właśnie, za ciężkie. To też powinnam sobie zapisywać te kuferki. Będę pamiętała, że jeden jest tutaj. Także dzisiaj tak w miarę luźno. Ja jestem nieprzyzwyczajona trochę do takiego trybu, jaki mam zamiar w tej serii stosować. Mianowicie nie chcę, wiecie, wchodzić do konkretnego miasta i rozmawiać ze wszystkimi postaciami naraz. Bo później mam właśnie natłok zadań i tak naprawdę przez jeden odcinek wykonujemy zadania, a przez drugi odcinek gadamy ze wszystkimi postaciami i jest to po prostu głupie. Jest to głupie, bo po prostu nie ma takiej różnorodności. Dlatego zdecydowałam, że nie będziemy tak robić. Tylko właśnie sobie to rozdzielimy. Także mamy zadanie, żeby pozbyć się patrolu na farmie. Więc idziemy na farmę. I zobaczymy, może uda nam się tam jeszcze coś ogarnąć później. Tu widzę jakiegoś ścierwojada jeszcze. Ojojoj. Ale mnie zaspamił? Niedobrze. Piątkę sobie wypijemy. F5 zrobimy. Dzisiaj mam kawę do nagrywania, bo mi Damian zrobił przed. Także... No, ja w ogóle nie jestem w zwyczaju pić podczas nagrywania, ale może powinnam się nauczyć. Cześć, pani świnia. Dzień dobry. Tutaj orkowie nic nam nie powiedzą. A tutaj mamy Cliffa. Nie próbuj żadnych sztuczek, przybyszu, albo orkowie nas ukarzą. Co tu robisz? Jestem niewolnikiem orków. Każą mi rąbać drewno na farmie. Macham siekierą, choć z zawodu jestem kowalem. Ale dla orków kowal nie ma żadnej wartości, jeśli jest człowiekiem. Jesteś kowalem? Możesz mnie czegoś nauczyć? Ha, bez kuźni? Przykro mi, ale żądasz niemożliwego. Znajdź mi kuźnię, której nie zajęli orkowie, a nauczę cię wszystkiego, co wiem. Rozumiem. No spokojnie. Uwolnię cię. Nonsens. Orkowie obedrą cię żywcem ze skóry. Mhm. Dobrze, no to widzę, pocieszyłeś mnie i pocieszyłeś siebie, kolego. No dobrze. Okej. Tutaj z wami nie pogadam raczej. Tu jest toporg. I masz paczki z bronią. Zróbmy F5, żeby nie było żadnego przypału. Mora, przestań tu myszkować. O, witam. Dobra, zróbmy jeszcze jedno F5 i pogadajmy z toporkiem.
Co tu robisz, Mora? Nie powinnaś pracować na polach? Mam nadzieję, że masz już właściciela. Tak byłoby dla ciebie lepiej. W przeciwnym wypadku należysz teraz do mnie. Chcę twojego niewolnika tam. Nie masz prawa niczego chcieć. Zaraz mi się dokładnie ze wszystkiego wytłumaczysz, Mora. Przybywam, aby wyzwać cię na pojedynek. Odważna decyzja, mały człowieczku. Ale służę uprzejmie. Będziesz miał swą walkę. Nikt mnie nie pokona. Dobra. Możesz już skończyć tę gadkę, szmatkę i po prostu przyprać się do ściany i będziemy mieli to z głowy? Znowu kolejny poziom. Ile już mam tych poziomów? Bo to jest chore. 40. No i okradziony. A teraz się rozsiądę. I poczekam. Nie no, dobra. Wstaniemy już. Poczekamy, aż wstanie, żeby z nim porozmawiać. No, Toporg, wstajesz? Jeszcze cię dorwę, Mora. Dobrze walczysz, Mora. Jakiej chcesz nagrody za zwycięstwo? Wiecie co? Weźmiemy sobie złoto. Chcę złota. I je dostaniesz. Oto ono. A teraz idź. Mam sprawy na głowie. 500 sztuk złota za darmo dostałam. A dlaczego za darmo? Dlatego. Właśnie dlatego. Oła, dobra. Pora się pozbyć tych zwiadowców. Ich tam było troje jeszcze na zewnątrz, czy czworo? Nie wiem. Dobra, ty już jesteś też negatywnie nastawiony, o to mi chodziło. No i nas spokojnie. Cliff nam się przygląda. Widzicie, warto wziąć złoto. Nie daj się! No i super. Ogarnęliśmy. Ciebie? Dobra, mogę przeszukać. I jeden chyba został jeszcze w środku. Dobra, miałam już powiedzieć, że ciało tamtego zniknęło. Ale nie. A ty, Cliff, jesteś wolny. Jesteś wolny. Dziękuję. Myślałem, że tu umrę. Co mam robić? Coś wymyślę. Dobrze. Zaczekam tu na ciebie. Zostaw mnie w spokoju. Dobra. Jedynym minusem jest to, że potem musimy się po niego tutaj wrócić, ale szczerze mówiąc nie przeszkadza mi to. Bo wiecie, ja znam Gothica 3 naprawdę bardzo dobrze. I te wszystkie zadania można by było po prostu wykonywać hurtem, bo ja wiem, gdzie wszystko znaleźć, gdzie co jest, gdzie czegoś po prostu szukać. Rzadko których rzeczy po prostu nie pamiętam z gierki. Najczęściej są to okolice gdzieś tam Nordmaru czy Warantu, bo tam jednak łatwo jest się zgubić, ale w przypadku tego miejsca to ja po prostu pamiętam wszystko. Orkowy patrol na farmie nie będzie już sprawiał kłopotów. Chwała Inosowi! Ten oddział naprawdę mnie niepokoił. Nie interesuje mnie, jak tego dokonałeś, ale jestem ci niezmiernie wdzięczny. Przyjmij w nagrodę to złoto, nieznajomy. Dziękuję bardzo. Zadanie wykonaliśmy. To możemy iść teraz... Nie chcemy tu awantur, jasne? Czaję, tylko ja chcę ten żabi korzonek. Dobra, z demonicznych grzybów chyba można robić odtrutkę albo truciznę. Nie, truciznę to nie, prędzej odtrutkę. O i dobra. Ej ty, co się tak skradasz? Bo mogę, daj mi żyć, chłopie. Tutaj troszeczkę chyba posiedzimy. Podejrzewam, że cały dzisiejszy odcinek nam zleci tutaj na tym miejscu. Mamy starą skrzynię. Witaj, Sebastianie. Co? Ach tak, ja... Jestem trochę nerwowy. Przepraszam. Czym mogę ci służyć?
Czy wy widzicie jego piękny fryz, gdzie pół głowy ma czarną, a pół ma rudą? Kim jesteś? Nazywam się Sebastian. Jestem tu w Redok alchemikiem. Nosisz szatę maga ognia. Przed wojną byłem wielkim magiem tego kręgu. Potem jednak nadszedł dzień, kiedy magowie ognia stracili swą magię runiczną, a wkrótce potem skończyła się wojna. Ta szata to wszystko, co mi jeszcze przypomina moją dawną rangę. Czemu magowie ognia utracili swą magię? Wiele bezsennych nocy spędziłem na próbach odpowiedzi na to pytanie. Wiem tylko, że nie mogliśmy już powstrzymywać orków naszą magią runiczną. Wielu magów ognia zginęło, a ci, którzy przetrwali tę klęskę, skryli się w lasach. Co teraz zrobisz? Zostanę tu w Redok i będę badał prastare pisma naszych przodków. Według legend pradawni dysponowali własną magią, zupełnie niezależną od pomocy w rodzaju run, z których my czerpaliśmy swoją moc. Okej, czyli Sebastian mówi coś podobnego jak Milton w tym wypadku. Opowiedz mi więcej o magii pradawnych. Tak naprawdę wiadomo tylko, że pradawni istnieli i że nawet dziś w ruinach ich budowli można znaleźć artefakty. Więcej na temat ich magii dowiemy się tylko wtedy, gdy poznamy tajemnice tych ruin. Wszyscy żyjący jeszcze magowie ognia badają tę prastarą wiedzę. Opowiedz mi o alchemii. To jedyna metoda leczenia ran i wzmacniania się bez pomocy magii. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale moje umiejętności są wystarczające do zapewnienia Redok podstawowych usług w tym zakresie. Opowiedz mi więcej o artefaktach pradawnych. Orkowie mają obsesję na punkcie poszukiwań tych cennych relikwii. Każdy handlarz w tej krainie to wie, więc żąda za nie odpowiednio wysokiej ceny. Wiele artefaktów również dla nas, magów, ma wielką wartość, jak na przykład ogniste puchary. Przekaż mi swą wiedzę alchemiczną. Chętnie. Niestety nie mam odpowiednich składników niezbędnych w procesie nauczania. Jeśli dostarczysz mi 10 roślin leczniczych, podzielę się z tobą moją wiedzą. I właśnie po to zbierałam je w ostatnim odcinku. Załatwię ci rośliny lecznicze. Te rośliny rosną niemal wszędzie. Nie powinieneś mieć problemów z ich znalezieniem. Oto twoje rośliny lecznicze. Wspaniale. Teraz mogę się z tobą podzielić moją wiedzą. Mogłam jednak włączyć ten balans, bo będzie trudno bez tego. Znaczy jest za łatwo. Coś w tych ognistych pucharach takiego specjalnego. Ogniste puchary są niezwykle stare. Od dawna uważano je za zaginione. Mówi się, że posiadają potężne właściwości magiczne, ale nie jestem ekspertem od tych spraw. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś go moim braciom, do Nordmaru. Od nich dowiesz się więcej niż ode mnie. Dobra, ty mnie możesz uczyć. Pokaż mi swoje towary. Dobra, masz przepisy, masz fiolki, masz sporo pieniędzy, ale ja chwilowo nie cierpię na brak gotówki. Tutaj jest jeszcze Marlo, ale tutaj on ma pulpit u siebie. Już to wiem. W którym nic kompletnie nie ma. Witaj, nieznajomy. Co mogę dla ciebie zrobić? Potrzebujesz jedzenia, ubrania, a może porządnego łyku gorzałki? Marlo sprzeda ci wszystko, czego możesz potrzebować na wybrzeżu. Kim jesteś? Jestem Marlo, najlepszy handlarz na wybrzeżu. Od Ardei aż po Cape Dan. Najbardziej interesują mnie kosztowności. Srebro, złoto, klejnoty. Wezmę wszystko. Co robisz z tym złomem? Wiem, jak go zamienić na błyszczące monety. Ale te są nam teraz bardzo potrzebne. Więc przynosząc mi towary, wspierasz słuszną sprawę. Skąd bierzesz swoje towary? Mamy w miastach ludzi, którzy dbają o nasze zaopatrzenie. Kiedy przyniesiesz nam trochę kosztowności, dowiesz się, kto to taki. Czy tu na wybrzeżu jest jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Mogę ci udzielić tej informacji, ale nie za darmo.
Dobra, no w sumie możemy o to wypytać. Co się znajduje na bezdrożach wybrzeża? Większa część wybrzeża jest opanowana przez bandytów. Szefem gangu jest niejaki Ortega. Ma swoją siedzibę w jaskini na północy. Trafiają tam wszystkie łupy, więc jeśli chcesz się wzbogacić, warto tam zajrzeć. Na spokojnie. Co znajdę w Cape Dan? Gruby alchemik z Cape Dan ma kufer, w którym trzyma swoje skarby. Orkowie płacą mu łupami ze swojej kampanii. Powinno tam być sporo cennych przedmiotów. No i dobra. Pokaż mi swoje. Ty masz też mapę, łopatę, kilofy. Kilofy by się już przydało kupować, wiecie, bo one się później przydadzą. Więc to akurat by wypadało mieć. No i dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj na dole arenę. Zróbmy jakiegoś sejwika małego, żeby nie było. Tu jest Cooper. Ale ja bym wolała może najpierw pogadać jeszcze z innymi ludźmi. Chociaż... A może by się zająć tą jaskinią od razu? Na twoim miejscu nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskiń. Czym się tu zajmujesz? Stoję na warcie. Obserwuję południowe wyjście z Redok. W wolnym czasie trenuję na arenie. Co jest nie tak z tymi jaskiniami? Jeszcze ich do końca nie zbadaliśmy. Podobno gdzieś na wschodzie jest drugie wyjście. Niestety, w jaskiniach po wschodniej stronie roi się od bestii. Czy tu przypadkiem nie było kiedyś kopalni? Możliwe, ale jeśli tak, to nic tutaj od lat nie wydobyto. Znaleźliśmy te jaskinie w takim właśnie stanie. Oczyściliśmy je tylko z różnych stworzeń. Zajmę się stworzeniami z jaskiń po wschodniej stronie. Oszalałeś, przybyszu? Lepiej się dobrze przygotuj, jeśli chcesz mieć jakiekolwiek szanse. Oczyść południowe jaskinie Redok. Pokaż mi. No nie powiem, przydałoby się w coś wydać te punkty, co mam. Mam ich naprawdę dużo. Aż 50. Na luzie byśmy mogli mieć nagle 150 siły, no nie? O Boże. Parowanie tarczą by się mogło przydać, bo chyba bym poszła w tarczę. Ale może tak, chodźmy do Javiera. Jesteś tu nowy, prawda? W ostatnim czasie do Redok przybyło wielu uciekinierów, ale ciebie nie kojarzę. Jesteś tu dowódcą? Mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z orkami. Przypuszczam, że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy tego miejsca. Wypędziliśmy orków z Ardei. A więc tobie to zawdzięczamy. Dobra robota. Od tej chwili wszystkim zajmą się nasi ludzie. Jeśli chcesz nam jeszcze pomóc, jest parę spraw. Nosisz zbroję paladyna. Byłem paladynem, zanim orkowie wygrali wojnę. Walczyłem za króla w ostatniej bitwie pod Vengardem. Teraz jestem zwykłym uciekinierem, jak wszyscy tutaj. Jak mogę wam pomóc? Jest wiele możliwości. Przejdź się po obozie i porozmawiaj z ludźmi. Musimy się przygotować do rewolucji w Cape Dan. Opowiedz mi o tej rewolucji. W miastach Myrtany rządzą orkowie, ale ukrywają się tam również buntownicy. Kiedy nadejdzie właściwy czas, wezwą wolnych ludzi i niewolników do walki. Jeśli chcesz nam pomóc, musisz znaleźć tych ukrywających się buntowników. Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Dan? Działa wśród niewolników z Cape Dan, aby zachować w tajemnicy swoją tożsamość. Mam nadzieję, że jeszcze go nie znaleźli. Nie powiem ci, kto to jest. Nie znam cię wystarczająco dobrze. Ale jeśli zdobędziesz jego zaufanie, powiedz mu, że Javier przysłał cię na pomoc. Powiedz mi więcej o wojnie. Nie ma o czym opowiadać, przyjacielu. Kiedy my, Palladyni,
Straciliśmy magiczną moc i wyczerpaliśmy zapasy magicznej rudy. Nie mieliśmy szans. Staliśmy się łatwą ofiarą dla orków. Potrzebuje broni. Tak jak my. Niestety jest pewien mały problem. Nasz ostatni kowal zginął w walce. Od tamtego czasu nasza kuźnia jest opuszczona. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby zostać naszym kowalem, przyślij go do nas. Dobra. Co wiesz o Xardasie? Nie więcej niż inni. Podobno zbratał się z orkami. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, spróbuj u ich szamanów. Jedyny problem polega na tym, że nie chcą gadać z ludźmi. Dobra, Javier, dziwnie cię ucięło. Tutaj bym chciała sobie wziąć te kuferki, tylko nie wiem, czy nie dostanę w łeb. Mam nadzieję, że nie. Sporo tarcz. Parowania tarczą byśmy się mogli w sumie właściwie nauczyć. Widzę, że Javier się na mnie patrzył, ale nic nie powiedział. To dobrze. Nie siadaj na krześle. To później pójdzie na sprzedaż wszystko. Dobra, chyba to tyle. No to mamy zadanie związane z kowalem, o mój Boże. Ale obrywałam bez powodu. Dobra, czyli mamy kwestię jaskini, mamy kwestię kowala. No to może chodźmy, jeżeli chodzi o tego kowala. Chociaż jest jedna rzecz, ale to nie, i tak tego nie potrzebuję w tym momencie. Możemy pobiec tak normalnie. No cóż, dzisiejszy odcinek, jak widzicie, znowu będzie taki pół na pół i na tym mi często zależy. No bo jednak, jakbyśmy mieli z tymi wszystkimi ludźmi gadać naraz, to byłoby trochę bez sensu. Tutaj w Redog raczej szybko ogarniemy sprawy. Boję się troszeczkę iść do tych jaskiń Redog, bo tam jest sporo przeciwników, którzy mogą mi trochę napsuć krwi. Przestań się obijać. I to dosłownie. Chociaż nie, krwi to może nie, w tym wypadku wytrzymałości ale mogą mi napsuć. Przydałoby się te punkty wydać, tylko nie mam za bardzo koncepcji w co. I trochę mi się to nie podoba. Dobra. Chodź, Cliff. Dlaczego ty w ogóle pracujesz dalej? Buntownikom z Redog przydałby się kowal. Och, doskonale. Znów będę mógł pracować w swoim zawodzie. Ale nawet nie wiem, gdzie jest to całe Redog. Zabiorę cię do Javiera. To szef Redog. Bardzo ci dziękuję. Daj mi znać, jak będziesz chciał wyruszyć. Zabiorę cię stąd. Dobrze! Dobra, mam nadzieję, że ty się nie pogniewasz, że ja sobie teraz powybijam te zwierzątka tutaj. Prawda jest taka, że one zdechną z głodu. Więc wypadałoby się tego pozbyć. Z tymi świniami będzie problem. Bo albo Cliffa zgubi, albo te świnie. Dobra, widzę, że wracają. Chodź tu. Dobra, widzę, że Cliff za mną biegnie. A ta świnka tu przestanie biec kiedyś? Boże, co ja robię ze swoim życiem, nie? Chyba ją przestraszyłam na amen.
Może jeszcze kiedyś wróci? Właśnie tak! Nie wiem. Sam się prosiłeś. O kurde. O Boże, to są te wilki, nienawidzę. O Boże święty. Najgorsze jest to, że one go zagryzą. O mój Boże. Albo mnie, albo jego. Zróbmy w piątkę. Może i tego pożałuję. Sam się prosiłeś. Dobra, ty się jakoś trzymasz, widzę. Przez przypadek zrobiliśmy inne zadanie. Ale zabiłam świnkę? Nie wiem, czy mi się to opłacało. Dobra, tam niech się żrą. Okej, wracajmy do Redok. Zastanawiam się, czy coś jeszcze tu będzie zaraz do zrobienia. Chyba niekoniecznie. Idziesz za mną? Idziesz. W ogóle jestem zdziwiona, że gościu normalnie za mną poszedł, a nie się zgubił, jak zaczęłam biec. Bo oni często mają problemy ze swoją inteligencją. No, ale widzę, że jest ok. Przydałoby się nauczyć też skórowania. Czyli dać w te umiejętności myśliwskie. Trochę w życie też by się przydało dać. Dobra. Zastanawiam się, co by teraz zrobić. Oddamy tego kowala tutaj na dół. I mamy te jaskinie. Wziąłam zadanie, wypadałoby je zrobić. Idziesz za mną? Idziesz. To dobrze. Arenę sobie zostawiła na inny odcinek. Na przykład na kolejny. Chyba, że zdążymy, ale... Nie wiem, czy chcę to sprawdzać. Bardziej tamta jaskinia by mnie interesowała. Dobra. Javier, chodź tutaj, mam dla ciebie kowala. Cliff jest kowalem i od dziś będzie dla ciebie pracować. Dobra robota, nieznajomy. Teraz możemy uzupełnić zapasy broni. I co tam? Bardzo dziękuję, nieznajomy. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Okej. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Zdolności, ciężkie pancerza, górnictwo... O! Co powinienem wiedzieć o górnictwie? To żadna sztuka. Po prostu walisz kilofem w skałę. Lecz twoje uderzenia muszą być regularne. W ten sposób odłupiesz większe kawałki. To się przyda. Jak ostrzyć oręż? Podejdź do osełki i zaczynaj. Powoli przeciągnij ostrze z lewa na prawo i równo je naostrz. Dzięki temu broń będzie idealnie ostra. No i dobra. Jak kuć broń z magicznej rudy, to tego już na razie nie potrzebujemy. Tu jest jeszcze Norris. Tylko tak, no kurde, ja nie wiem za bardzo, czy ja bym chciała to robić w ten sposób, czy w inny. Dobre pytanie. Tam jak pójdziemy do tych jaskiń, to tam trochę mi zejdzie. Ale Norris i tutaj arena to już są takie rzeczy, wiecie. Takie niszowe. Dobra, no możemy spróbować. Co prawda ja mam dziadowski łuk. Bo tutaj zawsze już sobie raczej z łukiem chodziłam. Są gobliny.
Dobra, widzę, że pojedynczo na razie. Chodź. Okej. Wchodzenie tak w nie to nie jest dobry pomysł nigdy. Ale one raczej mi nie zrobią wielkiej krzywdy. Są tutaj gorsze stworzenia. Te jaszczurki między innymi. Ale tutaj przyszłam po jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie mamy teleport do Redok. W ogóle ja też powinnam sobie spojrzeć na te pierścionki, co mam. W teorii możemy sobie te do wytrzymałości założyć oba. I amulet też. A broń to ja mogę sobie naostrzyć. No niestety nie pomyślałam. Dobra, spróbujemy z jaszczurą. One jak się je przyprze tak, to raczej nie stanowią problemów. Okej, nic nie zbiorę, bo nie umiem. To nic, potem i tak będziemy mieli aż za dużo tych skór i znowu nie będzie co z tym robić, więc nic straconego raczej. Raczej. Tylko, że tego cholerstwa będzie więcej. Jak nas zatrują, to nie będzie dobrze. Co ty robisz? No właśnie, o tym mówiłam. Ała! Oh my god. Tak się umiera. Miał high grando, co ja mam powiedzieć, no. Jak przeciwnik jest wyżej w stosunku do naszego bohatera, to tak się potem dzieje. Albo niżej. Musi być w miarę podobna wysokość. No niedobrze, no. Tak czułam, że będzie kłopot. Ale cóż. Przydałoby się dać... O mój Boże, nie zapisałam się po tamtym pierwszym Black Vanie? Nie. To nie. Może nie umrę. Tutaj fajnie poszło, bo do ściany. Tam już troszkę gorzej. Jakby tak zrobić zapis i spróbować. No, ja jestem pewna tego, że my nie wyczyścimy tej jaskini całej. No, do ściany. Zblokować na kamieniu i elo. Nie wiem tylko, czy mam tą miksturę, która tą wytrzymałość odnawia. Mieć to może i mam, ale... Jezu, ale tutaj tnie gra. No i tu jest was więcej. No chodź.
Dobra, do ściany znowu będziemy próbowali. Kurwa, no. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. To jest, wiecie, takie wszystko na pół skilla. Ale no kurde, jestem zmotywowana, nie? Chodź tu, ściero. No chodź. Jedyny minus. Te, chodź tu. Jest taki, że nie można się obracać. Tak jak było w Gotiku na przykład dwójce. Dobra, jak mi przy... Okej. No i jasne. Widzieliście to? Uniknął mojego ciosu, nie wiem dlaczego. Ale już nam niewiele zostało. Gorzej będzie tam później z pełzaczem. Dobra, do ściany. No i mamy to. Metalowy kufer, który będzie zaraz za ciężki. Nie wiem, czy tutaj jeszcze gdzieś nie było jednej jaszczurki. Coś mi świta, że była. Tam dalej. To niedobrze. Ale wiecie, napaliłam się na tej jaskinie, także zrobimy to. Tak, tu była jeszcze jedna jaszczurka, tylko pytanie, czy to drugie cholerstwo na mnie nie wylezie. Oby. Dobra, jest bezpiecznie. To już jest ostatnia jaszczurka tak na 1000%. Czy ja mam? Mam. Dobra. To się przyda. Oho. Już do mnie idzie ta paskuda. Ciebie też do ściany by się przydało wypchnąć. Ajajajajaj. Już to widzę, że zaraz dostanę w ciry. No nie ma mowy, że to wybronisz. Uff. Udało się. Z pełzacza też nic nie zbiorę. Dobra. I moi drodzy, mamy pierwszą ciężką skrzynię w grze. Nóż asasyna. Bądź co bądź, broń delikatnie gorsza, bo o 5, ale ma efekt trucizny. No i to miejsce już chyba wygląda dosyć znajomo. Szczaw królewski kolejny, już czwarty. Czy się mylę? Szczaw królewski, Dragrod. Tak, czwarty. To muszę pamiętać o tym. Zaraz pójdziemy oddać zadanie. Tu są jelonki. Tu są jeszcze jakieś też rzeczy. Szkatułka, nie szkatułka. Słyszałam wilka, jestem bardzo ciekawa gdzie.
może tam wyżej. Ognista jagoda jest nam potrzebna do robienia mikstur many stałych. No dobra, no tutaj chyba już możemy na spokojnie wrócić. Tam jeszcze później pozbieram resztę tych grzybów po drodze. I tutaj widzę, że nie podchodziłam do tego wózeczka. A nie podchodziłam, bo się bałam, że się strygeruje ten pełzacz ze ścianą, bo tak się często dzieje. Dobra. To mamy wszystko wyzbierane, będziemy mogli oddać questa. Na kolejny odcinek nam zostanie arena. I może jeszcze zrobimy dzisiaj jedno zadanie. Jak damy radę. Na pewno arenę zostawiam na kolejny film. No i w kolejnym chyba będziemy już szli do Caybdan, bo tutaj już nie będzie nic do roboty za chwilę. Bo naprawdę dużo nam już nie zostało tego miejsca. Także poszło fajnie, sprawnie. Pod Caybdan jest nauczyciel, który nas uczy łowiectwa, także tam będziemy mogli się nauczyć skórowania na przykład. I to by była fajna rzecz. A tutaj widzę, że nie pozbierałam tego. Rosy nie pozbierałam. No dobra, to mamy wszystko. Tu są gobliny już pozabijane. Ten pełzacz stanowił największy kłopot. Południowe wyjście z Redok zostało oczyszczone. Udało ci się pokonać te bestie? Niesamowite. To mi bardzo ułatwi pracę. Dziękuję. Masz tu kilka złotych monet za fatygę. Kilka, 500 sztuk. Dzięki. Lepiej już sobie idź. Jeszcze z Norrisem bym dzisiaj pogadała. A, nowy! Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły w Redok. Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Pokaż mi, jak się walczy. Dobra. Pokażę ci, jak się posługiwać bronią, jeśli udowodnisz, że jesteś przydatny dla naszego obozu. Nauczysz mnie walki? Okej, ty już mnie możesz uczyć. Co mam dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta, a walczyć z orkami trzeba tak samo często, jak kiedyś. Jeśli przyniesiesz nam 5 paczek broni, bardzo się przysłużysz naszej sprawie. Skąd wezmę 5 paczek broni? Tam, gdzie są orkowie, jest też i broń. Najczęściej nie potrafią się posługiwać orężem ludzi. Pakują go więc i magazynują. Rozumiem. No to mamy. Oto 5 paczek broni. Doskonale. Bardzo się nam przydadzą. Masz tu trochę złota za fatygę. 300 sztuk. Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Niestety orkowie są podobnego zdania. Mają własne areny w każdym niemal mieście. Wysoko cenią wojownika, który zwycięża na arenie. Jak dokładnie wyglądają walki na arenie? Wyzywasz kogoś na pojedynek i spotykasz się z nim na arenie. Walka zaczyna się, gdy tylko wejdziesz na plac boju. I to wszystko? Nie do końca. Istnieją dwie zasady. Po pierwsze, jeśli ktoś wyjdzie z areny w trakcie walki, przegrywa. Po drugie, walka kończy się, gdy jeden z walczących legnie na ziemi i się nie podniesie. Jeśli walniesz leżącego lub zabijesz przeciwnika, wszyscy będą ci to pamiętać. Rozumiem. No i dobra, i to by było na tyle, jeżeli o to chodzi. Mamy dalej punktów 50. Tak naprawdę nowy poziom jest już za chwilę. Nauczyliśmy się już umiejętności dwóch kowalskich. Poszukiwacza złóż i ostrzenia. Pancerz potrzeba 50. Broń, kucie z rudy. 150 lepsza walka mieczem. To by się nam na pewno przydało. Ale otwieranie trudnych zamków tym bardziej, więc magazynujemy punkty na otwieranie. Pozyskiwanie skór. Też tego trochę trzeba. Ale to wiecie co, to wszystko na spokojnie. Ja sobie myślę, że zaraz wydrukuję jakąś mapkę i też będę chciała te skrzynki chyba sobie zapisywać, gdzie mam nieotwarte.
No i co, moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym wydaje mi się, że udamy się już do Cape Dan. Zrobimy tutaj tą arenę. Już jak widzicie, wszystkich mamy na zielono, to znaczy, że mamy u nich bardzo dobrą już reputację. Za pokonanie tych panów na arenie będzie chyba po 5 reputacji na osobę, a można pokonać dwóch, czyli Coopera i tam Joeya, co stoi. I będzie jeszcze 10 punktów za odnalezienie bodajże tej osoby, która jest w podziemiu, tam w Cape Dan. Ale to jak pójdziemy do Cape Dan, to raczej nie będzie problem tej osoby znaleźć. Ja już nie przedłużam, trzymajcie się i cześć!